Witam, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj chcę wrzucić dla Was taki mój stary pomysł, zapomniany przeze mnie. Ja przeglądając moje stare dyski, akurat przypomniałem sobie, że miałem kiedyś tak dużo takich pomysłów, takich poetyckich porównań. Po prostu o nich zapomniałem. Ja wracam do nich czasami i staram się w jakiś sposób to wszystko zamknąć w jedną taką fajną klamrę, albo może te moje pomysły wtedy jeszcze były za świeże, musiały poczekać na odpowiedni moment. No i to chyba jest ten moment, bo w tak podzielonym świecie potrzebna nam jest duża doza otrzeźwienia. I to wideo należy do tych trochę właśnie poetyckich, które pokazuje w taki poetycki sposób zależności naszej egzystencji w tym skomplikowanym świecie. Ja wiem, że teraz wolelibyście, abym mówił o wyborach i analizował jakąś tam sytuację polityczną, ale takie rzeczy są przemijające. A to, co powiem w tym wideo, ma uniwersalne, właśnie nieprzemijające treści, zostające z nami na wieki. Więc, szanowni państwo, dzisiaj zapraszam was na mistyczną podróż przez zaklęty las myśli i ludzkich paradoksów. Proszę, dołączcie do mnie na tej magicznej ścieżce, gdzie symbole i tajemnice płyną jak strumienie w międzygwiezdnej dolinie. Ścieżka ta jest jak życie, pełna zakrętów i niespodzianek. Jest miękka, jak prawda uśpiona w głębi naszych serc. Usiana opadłymi fragmentami lasu, które są jak maski zakłamania. Pokryta zardzewiałymi liśćmi, które symbolizują czas. Kawałkami nasion, które są naszymi marzeniami. I poskręcanymi gałązkami, które reprezentują nasze wybory. Które podejmujemy na naszej drodze życia. Przyprowadziłem was tutaj, abyście zobaczyli coś niezwykłego na jej końcu. Bo tam, na końcu tej ścieżki, gdzie korony drzew otwierają się na budzące się niebo, czeka na nas zielone pole, zielona łąka. Jest ono posrebrzane delikatnym, wczesnym wschodem księżyca, co symbolizuje nadzieję w świecie pełnym chaosu. To pole nie jest miejscem niepokoju, ale cierpliwego oczekiwania. To jest to, co chcę wam pokazać, że w świecie pozornych zakłamań istnieje prawdziwe piękno, czekające na odkrycie. Jednak nie śpieszmy się, bo esencja tych starożytnych lasów jest słodka
i odżywia nasze głodujące dusze. To jest, jakbyśmy byli własnymi dziećmi duszy tego miejsca, kochanymi w przestrzeni naszych własnych wyborów. I chociaż lasy te mogą nas czasem niechętnie oddać z powrotem na pola naszego codziennego życia, ich tęsknota może być wciąż obecna w naszym sercu, jak ślad dawno zapomnianego wspomnienia. Czy widzicie go? Tam, na tej łące, stoi Paw. Jest on królem swojego własnego królestwa, ale nie jest stąd. Przybył z innego miejsca, aby tu pozostać, bo jest królewski, egzotyczny i wspaniale ozdobiony. Jego obecność jest jak rzeczywistość w świecie iluzji. Jego pióra opalizujące we wschodzącym słońcu migoczą, a jego ogon uniesiony do góry tworzy spektakl wykrwawionych klejnotów. Mówią, że jest dumny, ale to nieprawda. Jest po prostu sobą, nie zdając sobie sprawy z własnego piękna, które jest tak wyjątkowe i nieoczekiwane jak prawda w świecie zakłamania. Możemy się więc zastanowić, czy nie jest tak, że prawda i autentyczność czasem giną wśród fałszywego blasku i udawania. Ale dlaczego przywiodłem was tutaj, abyście zobaczyli tego ptaka? Możecie powiedzieć, że widzieliście już pawie, ale nie takie jak ten, na tym polu, w tym blasku i w ten sposób. To niezwykłość w codzienności, która przypomina nam o tym, kim naprawdę jesteśmy. To jak spojrzeć na Boga Stwórcę, niezależnie od naszych wyobrażeń o Nim. Ten ptak to niebo, to pole o wrażliwych ramach wczesnych przymrozków. To wszystko jest niemożliwe, nierealne, jak prawda, która czasem ginie w fałszu. Ale oto jest, tu i teraz, aby nas zaskoczyć. Mogłem was zaprowadzić gdziekolwiek indziej, ale dlaczego nie zaszelejemy razem tutaj? Ta ścieżka jest kamienista i kręta, prowadzi nas w kierunku rzeki. Tutaj, w tym szczególnym miejscu, zawsze panuje wilgoć, a niebo jest intensywnie błękitne. Ale nie to jest najważniejsze. Rzeki to tylko rzeki. Tutaj jesteśmy, aby obserwować coś więcej niż rzekę. Jesteśmy nad strumieniem, gdzie korzenie drzew tworzą cień, który ukrywa mgłę odbijającą się w wodzie. To miejsce jest pełne paradoksów, jak ludzkie życie. Ale niech to nie będzie dla nas źródłem zagubienia. Zamiast tego zanurzmy się w tej chwili spokoju i refleksji, gdzie rzeczywistość jest pełna ukrytych znaczeń. Bo w tym magicznym miejscu zobaczycie istotę, która jest całkowicie absurdalna. Jest kwintesencją absurdu. To dziobak, który jest połączeniem wielu sprzeczności. To istota, która przetrwała czas i ewolucję, która w swojej naturze nosi piękno zakłamania. Czyż nie jest to jak życie, które czasem prowadzi nas przez paradoksy i konflikty? Często myślimy, że Bóg Stwórca, jakkolwiek byśmy go nazwali, kiedy stworzył dziobaka,
miał tego dnia zły humor. Ale prawda jest taka, że zarówno pawie, jak i dziobaki są dziełem stworzenia. To jak my ludzie, którzy czasem gubią się w swoich sprzecznościach i ambicjach. Może właśnie w tych zakłamaniach tkwi nasza ludzkość. Rzeczywistość, w której żyjemy, czasem przypomina nam bajkę stworzoną przez los, gdzie nieuniknione jest przejście od piękna pawia do absurdalności dziobaka. Ale czy naprawdę jest to nasza prawdziwa metafora? Może to jest właśnie naszą rolą, aby nie tylko akceptować piękno pawia i niezwykłość dziobaka, ale także tych, którzy myślą, że są pawiami. Na przykład naszych liderów, naukowców, bankierów, celebrytów, profesorów itd. Żyją oni bowiem w obszarach, które czasem odgradzają nas i ich od prawdy. Ale możemy pomóc im odzyskać ich ludzką tożsamość. Naukowcy i lekarze zawiedli nas ostatnio kompletnie. Bawią się w pomiar wszystkiego, mogą zgubić się w labiryncie naukowych teorii i tak się dzieje. Które tylko są tak naprawdę teoriami i za kilkaset lat pozostanie po nich jedynie pył. Ale nie oceniajmy ich zbyt surowo, bo wszyscy jesteśmy częścią tego samego opowiadania. W końcu każdy z nas ma swoje własne piękno, takie jak paw i dziobak. Dlatego dzisiaj zachęcam Was do zrozumienia i akceptacji. Zrozumienia różnorodności świata i akceptacji tych, którzy myślą, że są pawiami, a także miłość do siebie samych takich, jakimi jesteśmy. Niech ta miłość przewodniczy nam w tym niezwykłym świecie, który w tej chwili razem tworzymy. Dziękuję Wam za oglądanie i do następnego razu. Thank you.